Witajcie, kochani. W ostatnim czasie wszyscy mierzymy się z trudną sytuacją, jaką jest powódź. Wiele miast zostało zalanych, wiele domów zostało zniszczonych, wiele rodzin zostało dotkniętych i można powiedzieć, że zostali z niczym, ponieważ woda zabrała wszelkie środki i dobra materialne, w których rodzina mogła funkcjonować. Wiele osób zadaje sobie dzisiaj pytania, dlaczego, co zrobiłem, Boże, gdzie jesteś, co dalej. I to jest bardzo trudna sytuacja. Moje miasto również zostało dotknięte skutkami powodzi i te filmy, które mogliście oglądać, są z ostatnich kilku dni. I powiem wam szczerze, że dla mnie niesamowitym doświadczeniem było móc pomagać moim sąsiadom, którzy mieszkają w dole rzeki, napełniać worki z piaskiem, ponieważ w obliczu tej trudności atmosfera braterstwa i takiej solidarności, jaka tam panowała, no była bardzo odczuwalna i my Polacy mamy to do siebie, że w takich trudnych sytuacjach potrafimy się bardzo jednoczyć, ale niestety w takich normalnych sytuacjach życia codziennego to nie dogadujemy się w najdrobniejszych sprawach i jesteśmy dla siebie wredni. I myślę, że takie sytuacje trudów są bardzo potrzebne ze względu na to, żeby obnażyć nasze serca i pokazać, co tak naprawdę w nas się znajduje. I dzisiaj mam do was słowo. Słowo do wszystkich osób, które zostały dotknięte powodzią, które pomagały sąsiadom, których powódź nie dotknęła, bo wiele osób zastanawia się nad tym, skąd ta powódź i dlaczego i co dalej. I dzieląc się z wami tym słowem, pragnę się podzielić z wami również refleksją, która jest w moim sercu. Ponieważ bardzo przeżyłem całą tą sytuację i wiem, że dla nas chrześcijan to też będzie ważne, ze względu na to, że tak jak nasz polski naród się jednoczy, tak samo myślę, będzie z nami chrześcijanami, kiedy przyjdą trudności, kiedy przyjdzie prawdziwe prześladowanie, wtedy okaże się bardzo jasno, kto jest tak naprawdę wypróbowany i kto tak naprawdę należy do Chrystusa, bo wtedy już ludzie nie myślą o pierdołach, tak jak my codziennie, tylko zajmujemy się już tak naprawdę tym, czym mamy się zajmować, czyli pójściem i naśladowaniem Chrystusa. I tak samo podczas tej powodzi mogliśmy wreszcie zająć się tym, co jest ważne, czyli wyjść bliźniemu, sąsiadowi na pomoc. I to mnie bardzo poruszyło wewnętrznie. Mam bardzo dużo refleksji związanych z całą tą sytuacją. I wiem, że nie będzie łatwiej w naszym życiu i w naszej rzeczywistości. Będzie tylko trudniej. I możemy to obserwować na przestrzeni lat. Najpierw była pandemia, wojna trwa nieopodal naszych granic. Teraz przyszła powódź. Żyjemy w czasach końca. Żyjemy w ostatecznych czasach, czasów ostatecznych. Czas się zbliża, czas się wypełnił i Królestwo Boże jest bardzo blisko. Jezus Chrystus zapowiada i zapowiedział, kiedy jeszcze chodził tutaj na ziemi 2000 lat temu, przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem, zapowiedział, że powróci na ziemię. I to niebawem się zrealizuje. I dzisiaj w okolicznościach tej powodzi pragnę zapytać ciebie, co jest w twoim sercu? Ponieważ być może zostałeś dotknięty falą wody, która zabrała wszystko. I po co, dlaczego to się wydarzyło? Możesz być zdenerwowany na tą sytuację, bardzo smutny. Możesz myśleć, dlaczego ja? A możesz stanąć i zastanowić się, czemu? Co to wnosi do mojego życia? Gdzie moje serce jest ulokowane? Do czego dążę? Dokąd zmierzam? Za czym gonię? Nadzy przyszliśmy na ten świat i nadzy z niego zejdziemy. I dziś Bóg, będąc z tobą w każdej tej trudności, wierzę w to, że motywuje nas bardzo do tego, żebyśmy wreszcie się zatrzymali i zastanowili się nad tym, dokąd zmierzamy. Gdzie jest nasze serce? Komu służymy? Żebyśmy wreszcie zeszli z tego powierzchownego poziomu życia konsumpcyjnego, a zaglądnęli głębiej. Skąd przyszliśmy? Co jest celem naszego życia?
jak zacząć od początku. I myślę, że dla wielu może to być odpowiedź, ponieważ każda trudna sytuacja obnaża to, co w nas jest. Przyglądnij się sobie. Przyglądnij się, jak to wszystko przeżywasz. Dokąd cię to zaprowadziło? Jak wygląda twoje życie? Niech ta sytuacja będzie nad nim refleksją. I muszę ci powiedzieć, że Bóg w tej trudności cię nie zostawił, ale On ma plan w swojej wszechmocy i naprawdę dla Niego nie jest nic niemożliwe i nic nie jest zakryte. On wszystko prowadzi. I On dzisiaj motywuje cię do tego, żebyś zaglądnął głębiej i się Nim zainteresował, abyś mógł nawrócić swoje serce do Niego, abyś mógł naprawdę zająć się tymi rzeczami, które są ważne. Bo może ci się wydawać, że utraciłeś wszystko, że to koniec. Ale dopóki żyjesz na tym świecie, masz jeszcze czas i masz jeszcze tak naprawdę wszystko. Bo to, że nie masz domu, to, że nie masz samochodu, to, że zalało twoje mienie, czy woda porwała wszystko, to są tylko rzeczy, których wcześniej nie miałeś. Możesz mieć następne, ale to, z jakim sercem po nie sięgniesz, jest kluczowe, ze względu na to, że to stanowi o twoim życiu teraz i na wieki. Niech ta trudna sytuacja nie pójdzie na marne w twoim życiu. Niech ona stanie się powodem głębokich przemyśleń, głębokiego nawrócenia do tego, który jest Panem Panów i Królem Królów. Niech to wszystko zabierze cię jeszcze głębiej w stronę Boga. Nawet jeżeli jesteś na Niego wściekły, nawet jeżeli zadajesz sobie trudne pytania, to przyjdź z nimi do Niego. Wejdź z Nim w kontakt. Zacznij się z Nim kłócić. Zacznij z Nim rozmawiać. A zobaczysz, jaki On jest dobry. Oddaj Mu to, co jest w twoim sercu, a On pomoże ci stanąć na nogi. Tylko nie pozwól, aby twoje życie wróciło do tego stanu, w którym było kiedyś. Nie pozwól, aby konsumpcjonizm zarąbał na nowo twoje serce. Bo skoro jest powódź i my możemy się tak zjednoczyć w działaniu, to dlaczego nie możemy żyć tak codziennie? Dlaczego nie możemy się nawzajem o siebie troszczyć każdego dnia? Dlaczego Polak Polakowi jest wilkiem, a dlaczego chrześcijanin, brat bratu jest wilkiem? Dlaczego ludzie chcą czerpać korzyści na innych ludziach? Dlaczego wszystko wokół jest interesowne? Powódź pokazała, że można żyć inaczej. I niech to będzie dla nas moment zastanowienia, że skoro w trudach się da, to i codziennie się da. Tylko żeby tak było, tu musi dokonać się zmiana. I dzisiaj, niezależnie w jakiej jesteś sytuacji, stań w prawdzie, popatrz na swoje życie. Czy w nim naprawdę jest pełnia? Czy ty jesteś prawdziwie szczęśliwy? Bo jeżeli twoje szczęście i twoje życie było ulokowane w tych dobrach, które straciłeś, to naprawdę byłeś szczęśliwy? Naprawdę twoje życie było wypełnione? Myślę, że nie. Dlatego tego wszystkiego nie masz. Żeby sięgnąć, żeby móc zobaczyć to, co jest głębiej. I proszę cię, nie przechodź obok tego obojętnie, bo sytuacja powodzi, jakkolwiek by to brzmiało, może stać się najlepszą sytuacją w twoim życiu. Ale to wszystko zależy od tego, jak ty do tego podejdziesz. I kluczowa sprawa. Otwórzmy się na drugiego człowieka. Wiele osób teraz potrzebuje naszej pomocy. Wiele osób potrzebuje naszego zainteresowania. Tego, byśmy byli. Byśmy wzięli telefon, chociaż, jeżeli możemy, zadzwonili, pojechali, zobaczyli, pomogli, wsparli. Obecność drugiego człowieka jest czymś, czego nie da się zastąpić niczym. To jest coś bardzo ważnego. Wspomóżmy naszych bliskich.
Bądźmy dla nich, dla tych, którzy zostali dotknięci i tych, którzy nie zostali dotknięci. Niech ta sytuacja sprawi, że każdy z nas stanie się w końcu człowiekiem, byśmy mogli zacząć żyć głęboko. I powiem wam szczerze, że tego wszystkiego uczy Chrystus. I nie chodzi tutaj o religię, nie chodzi tutaj o chodzenie do kościoła, bo nawet taka drobna sytuacja. Zaleje ci kościół, księża wyjadą w bezpieczne miejsce, nie możesz do niego iść i co? Myślisz, że Boga nie ma? Myślisz, że Boga z tobą nie ma? Albo że On się gniewa na ciebie, gdy ty nie pójdziesz do kościoła, jak ty musisz wodę z piwnicy wylewać i sąsiadów ratować? Bóg z tobą w tym wszystkim jest. I nie chodzi o religię, chodzi o Niego samego. Jeżeli ty do Niego przystąpisz i z Nim szczerze porozmawiasz, oddasz Mu swoje życie, zainteresujesz się Nim i zaczniesz czytać Biblię, aby Go poznać, to On prawdziwie wypełni twoje życie i przemieni cię od wewnątrz głęboko. On wypełni cię i da ci ten pokój i tą radość, której nikt ani nic nie będzie mógł ci odebrać. Bo to jest prawdziwe szczęście. I na nim, na Jezusie Chrystusie, który jest fundamentem, który jedynie może być fundamentem życia, zaczniesz razem z nim budować trwałą budowlę dla Jego chwały, którą będzie prawdziwe życie. Niech ta sytuacja nie pójdzie w niepamięć. To, co się wydarzyło i to, co się wydarza i to, co się będzie wydarzać, bo tak jak mówię, będzie tylko trudniej, jest potrzebne i jest dla nas jak najbardziej dobre. Wiem, że nasze ego cierpi, nasz człowiek cielesny cierpi, tracimy, ale w tym wszystkim możesz tak naprawdę zyskać. Możesz zyskać wiarę, możesz zyskać głęboką relację z Bogiem, możesz zyskać zaufanie do Niego, możesz zyskać prawdziwych przyjaciół, o czym zresztą na pewno mogłeś się przekonać w tym trudnym czasie. Kto jest, a kogo nie ma. Kto mówi, ale nie robi. Naprawdę mogłeś zobaczyć bardzo dużo i zapewniam cię, że zobaczysz jeszcze więcej, ale od postawy twojego serca zależy to, w którą stronę podążysz. Dlatego poproś tego, który jest Panem Panów i Królem Królów, który jedynie jest Bogiem. Poproś Jezusa Chrystusa o to, aby On w twoim sercu zamieszkał, aby On cię wypełnił, aby cię głęboko doświadczył, by zapełnił tą dziurę, którą teraz masz. I zaufaj Mu. Nie złość się na Niego, bo On wszystko dobrze uczyni. A ta sytuacja, która się dzieje, jest dla ciebie, abyś nawrócił się do tego, co jest prawdziwie dobre i życiodajne. Do tego, który jest dawcą życia. On naprawdę jest naszym ukochanym Ojcem i zrobi wszystko, aby cię zbawić. Naprawdę w tych rzeczach materialnych ty nie możesz położyć ufności, bo już ich nie ma. A ty jesteś rozbity. Zastanów się dzisiaj naprawdę głęboko nad sensem swojej egzystencji. I nie bądź ignorantem. Nie pozwól, abyś na nowo wpadł w ten szał działania bez rozmysłu, bez przemyślenia. Ten konsumpcjonizm i pęd życia, wyścig szczurów. Wyścig szczurów kończy się, kiedy przychodzi woda. Szczury umierają pod nią. A ty możesz, nie mając nic, mieć wszystko. I dla tych, którzy tracą, być oparciem. Każdy z nas w swoim czasie zostanie poddany próbie. Każdy z nas zostanie doświadczony trudną sytuacją. Ale to od nas zależy, czy ta sytuacja będzie nas prowadzić do życia, do Chrystusa, czy w stronę śmierci, upadku i tragedii. I dzisiaj pragnę przeczytać ci fragment z 8 rozdziału Ewangelii Łukasza, który bardzo
dobitnie streszcza całą tą sytuację i ukazuje postawę serca, jakiej pragnie od nas Jezus Chrystus, byśmy my prawdziwie w Nim trwali, byśmy stali się dziedzicami Jego obietnicy, Jego życia i tego, co On uczynił i tego, kim On jest. Jeżeli otworzysz serce na Boga, to On to w tobie uczyni. Tylko przyjdź do Niego szczerze, a jest to najlepszy czas, jaki możesz mieć. Ewangelia Łukasza, rozdział 8, 22 werset. Pewnego dnia Jezus wsiadł do łodzi ze swymi uczniami i powiedział do nich: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. I odpłynęli. A gdy płynęli, Jezus usnął. I zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze i zalewało łódź, tak że byli w niebezpieczeństwie. Podeszli więc i obudzili go, mówiąc: mistrzu, mistrzu, giniemy. Wówczas wstał, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one się uspokoiły i nastała cisza. Wtedy powiedział do nich: gdzież jest wasza wiara? A oni, bojąc się, dziwili się i mówili między sobą: kim on jest, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są mu posłuszne? I widzimy w tej sytuacji, że Jezus po całodziennej służbie, gdzie pomagał ludziom, służył Słowem Bożym i był wśród nich, przeprawia się ze swoimi uczniami na drugą stronę jeziora i zasypia w tyle łodzi. I nagle przychodzi gwałtowna burza, także zalewa łódź, a Jezus dalej śpi. I to jest bardzo wymowny obraz tego, czym jest zaufanie Bogu. Uczniowie zaczynają się bać, zaczynają się stresować, zaczynają krzyczeć z nerwów, wylewają wodę. Targa nimi strach. Co będzie? Zginiemy. Koniec, koniec, koniec. A Jezus jednocześnie jest z nimi w łodzi i śpi z tyłu. I oni w całym tym strachu budzą go, a on wstaje, jednym słowem ucisza burzę, ucisza jezioro i mówi do nich: gdzie jest wasza wiara? Przecież ja byłem z wami w łodzi. Dlaczego się boicie? Dlaczego pozwoliliście, aby strach rządził w waszych sercach? Dlaczego lękacie się, mimo tego, że doświadczacie tych wszystkich trudów? Ja jestem. Czy Jezus jest z tobą w łodzi? Czy Jezus jest z tobą w łodzi twojego życia? Bo jeżeli On jest, to niezależnie od tego, jaka to burza będzie, ty możesz być w tej łodzi i spokojnie płynąć razem z Nim, poprawiając żagle, zwijając je lub rozwijając, wiosłując, wylewając wodę, ale bez lęku, ponieważ On wszystko prowadzi. I jakiej postawy oczekuje od nas Jezus w tym słowie? W jakiej postawy oczekuje od nas Chrystus w całym naszym życiu, mówiąc do nas przez ten fragment? Właśnie takiej, abyśmy my mogli Mu zaufać i ufali Mu w każdej sytuacji. On oczekiwał tego, że ci apostołowie będą wśród tej burzy płynąć dalej. Woda ich zalewała, było strasznie, było niebezpiecznie, ale jeżeli któryś z nich miałby w sercu wiarę, uspokoiłby swoich towarzyszy i powiedział: słuchajcie, Jezus jest z nami w łodzi. On tu jest. On wszystko prowadzi. Wszystko będzie dobrze. Słuchajcie, wiosłujmy dalej, wylewajmy wodę. On jest. To się dobrze skończy. Dobijemy do brzegu. Zaufajmy Jemu, a nie własnym wyobrażeniom tego, jak ma wyglądać nasza żegluga, bo On naprawdę wszystko prowadzi. Bóg jest z nami w łodzi. I Jezus takiej wiary pragnie. On chce nam taką wiarę dać i On takiej wiary oczekuje. Jeżeli ty do Niego przyjdziesz, to On to w twoim sercu uczyni i cię wypełni. Ale musisz Mu zaufać dogłębnie, w każdej sprawie. Niezależnie, czy świeci słońce, czy wali ci żabami po twarzy i leje deszczem. Ty musisz Mu zaufać. Czy jesteś mokry, czy suchy?
czy targa twoją łodzią teraz tak, że ty ledwo co stoisz? Czy płyniesz spokojnie i woda w ogóle cię nie dotknęła? Jezus jest w łodzi. A jeżeli w twojej łodzi jeszcze go nie ma, to go zaproś, bo bez niego nie przeżyjesz. Bez niego zginiesz w rozpaczy. Twoje serce pęknie. Nie poradzisz sobie z tym, co nadchodzi. A on ma dla ciebie coś większego niż to życie na tym świecie. On ma dla ciebie życie wieczne. I on pragnie tego, abyś ty z nim spędził wieczność. Dlatego umarł na krzyżu. Dlatego oddał za ciebie swoje życie, umarł za twój grzech, za nieprawość, która oddzielała cię od Boga, abyś ty z czystym sercem mógł do niego wrócić i przystąpić, bo cię kocha, bo chce być w łodzi twojego życia, bo chce cię prowadzić i chce wiecznie z tobą trwać. Dlatego proszę cię w imieniu Chrystusa, przystąp do niego. A całe dalsze swoje życie, to, co będzie, każde pytanie, wszystko zostaw przed Nim i zacznij od tego, aby się do Niego zwrócić i Go do tej łodzi zaprosić. Amen.